Siemano, z tej strony Nidrax i dzisiaj będzie taki mały tutorialik wideo informacyjne, coś a la w ten deseń. Otóż jeszcze moje odcinki z Soul Rivera 2 nie pojawiły się na kanale, jednak no już nadmienię, że pierwsze trzy odcinki byłem zmuszony nagrywać na Windowsie 7 ze względu na błędy w działaniu gry na Windowsie 10. Może ja zademonstruję, o co chodzi. Tak, czyli uruchamiamy grę. Mam nadzieję, że nic się nie wypierdoli. Jest ok. Mamy sobie planszę, srata tata. Gra sobie leci. Mam tutaj zaimportowane zapisy z mojej rozgrywki na 7. Whatever. W każdym razie odpalamy sobie grę. No i w sumie działa ok, nie? Mogłoby się wydawać. Jednak jest jeden mniejszy i drugi dużo większy problem. Pierwszy podstawowy to jest taki, że przy ataku naszą postać no po prostu wyskakuje kilka metrów do przodu, co nie jest działaniem zamierzonym i jest wyjątkowo trudne, kiedy z kimś walczymy, no bo ciągle wylatujemy w przód zamiast tak naprawdę go atakować. Drugi gorszy błąd to to, że nie działa teleportowanie do świata astralnego tak w pełni. Tak, czyli jeśli się przeteleportujemy, to po pierwsze nic się nie zmienia, a po drugie nie jesteśmy w stanie się w ogóle poruszać. Tak jak widać, teoretycznie niby jest to świat astralny, ale on jakoś nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No i przez długi czas nie znalazłem rozwiązania, więc postanowiłem się poddać i nagrywać na Windowsie 7, co też było wrzodem na dupie, bo chociażby są tam problemy z klatkowaniem w OBS-ie i tak dalej, więc musiałem nagrywać na Frapsie. Jeden ciul. Dzisiaj przypadkowo szukając polepszeń graficznych do starych gier, wszedłem na stronę Reshade'a. Momencik. Tyk. I damy go sobie tutaj. Tak, i tutaj na stronie Reshade Me w głównym menu mam coś takiego jak D3D29. Jest to wrapper, który mówiąc w skrócie tłumaczy instrukcję DirectX 8 na DirectX 9. Gdyż właśnie z 8 są problemy na 10, pobranie tej DLL-ki i jej podmiana w głównym katalogu gry rozwiązuje wszelkie problemy, z którymi się borykałem i na które próbowałem wielu łatek, które albo nie działały, albo jeszcze bardziej psuły grę. Więc no, bardzo proste rozwiązanie, znalezione w sumie przypadkiem, bo dawna na stronie Reshade'a nie byłem, ale jak możecie zobaczyć, gra działa w tym momencie już w pełni poprawnie. Tak, czyli no teraz postać nie wlatuje w przód przy pierwszym ataku, tylko dopiero przy drugim, co jest prawidłowe. I zmiana trybu na astralny, jak widać, też działa w pełni poprawnie. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Ja się bardzo cieszę, że teraz ułatwię sobie znacznie zadanie nagrywania, gdyż nie będę musiał się przełączać między 7 i 10 i zaoszczędzę trochę miejsca na dysku, bo nie będę musiał nagrywać we Frapsie, tak więc pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia może wkrótce w Soul Riverze 2 już na kanale. Cześć!